Witam Was, drodzy bracia i siostry ze zboru w Łomtyrna. To już 14 lat minęło, gdy miałem przyjemność być w Waszym zborze. Bardzo miło wspominam tamten czas i serdeczność, z jaką mnie przyjęliście. Mówiłem wtedy o tym, jak blisko jest stąd do wieczności. Że każdy z nas codziennie stoi na progu wieczności i ociera się o nią. Że w każdej chwili nasza codzienność może zostać przerwana i w następnej chwili obudzimy się w zupełnie innej rzeczywistości, której centrum będzie Pan Jezus na obłokach. Tak wiele się zmieniło od tamtej pory, że dziś można by już śmiało powiedzieć, że nie tylko każdy z nas, ale cała nasza planeta znalazła się na progu wieczności i ociera się o nią. Nigdy jeszcze cała ludzkość nie była tak blisko wieczności. Przyzwyczailiśmy się do naszego adwentyzmu, takiego spokojnego, poukładanego, stabilnego. Rozpoczęcie szabatu w piątek wieczorem, nabożeństwo w sobotni poranek, spotkanie z przyjaciółmi na wspólnym posiłku, co jakiś czas wykłady na temat powrotu Pana Jezusa, co jakiś czas promocja zdrowia. Od dawna w ten sposób oczekujemy, więc myślimy, że zawsze tak będzie. Że kiedyś to przyjście będzie, ale to kiedyś tam. Przecież jest jeszcze tyle proroctw, które się mają wydarzyć, że mamy czas. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. To jest proroctwo Pana Jezusa o ludziach wierzących i oczekujących na Jego powrót, czyli o adwentystach, czyli o nas. Jak brzmi to proroctwo? Zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Na pewno nieraz już w życiu kogoś budziliście. Ludzie różnie reagują. Jedni dość szybko przytomnieją i są gotowi do działania, inni długo jeszcze są półprzytomni i nie rozumieją, co do nich mówimy. A są też tacy, którzy mówią, a daj mi spokój, po czym obracają się na drugi bok i śpią dalej. Kiedy Titanic uderzył w górę lodową, to wszyscy poczuli ten wstrząs, ale reakcje ludzi były różne. Jedni, tacy jak kapitan załoga, wiedzieli, co się dzieje, że jest źle i starali się zrobić wszystko, żeby uratować jak najwięcej ludzi. Ale pasażerowie często reagowali oburzeniem, że jak to ktoś im przerwał sen, budzi ich w środku nocy. Kawałki lodu, które spadły na pokład, stały się ciekawą atrakcją dla niektórych. Można było w nie grać jak w piłkę nożną, czy jak w hokeja. Załoga ma jakiś problem? To jego, ich sprawa. Że statek się przechyla? No już nieraz się przechylał, no i co z tego? Jak się przechylił, to się i wyprostuje. Najważniejsze, niech gra muzyka. Dzisiaj, może byśmy powiedzieli, najważniejsze, niech nadal lecą reklamy w telewizji. Titanic po zderzeniu z górą lodową był na powierzchni jeszcze tylko 2 godziny, a potem prawie w jednej chwili zatonął. My jako adwentyści też wiemy z pewnych źródeł, że ostatnie wydarzenia na naszej planecie będą się toczyć błyskawicznie i lawinowo. Wiemy o tym, ale czy w to wierzymy?
Pozwólcie, że zrobię wam pewien test, jak to jest. Zapytam was o coś, ale najpierw chcę wyraźnie podkreślić, że nie wyznaczam żadnych dat. Pan Jezus wyraźnie powiedział, że nikt z ludzi nie zna daty Jego powrotu, więc ja też nie będę takiej daty wyznaczał. Ja chcę was tylko zapytać, czy dopuszczacie do siebie taką myśl, że ten świat wcale nie musi dogorywać przez następne dziesięciolecia, że może wystarczy tylko rok lub dwa i to wszystko się nagle zawali. Jeżeli w tak krótkim czasie, przez półtora roku, zaszło na całym świecie tyle ogromnych zmian, wprowadzono zakazy i nakazy, które jeszcze niedawno wydawały się zupełnie niemożliwe, to czy nie może się to zakończyć w ciągu przykładowo 2 lat? Jeszcze raz powtarzam, nie wyznaczam żadnej daty. Zadałem wam to pytanie specjalnie, żebyśmy przez chwilę poczuli to, co czuli ludzie na Titaniku. To ogromne niedowierzanie. Jak to? 2 godziny? To jest niemożliwe. Przecież mówiono nam, że Titanik jest niezatapialny. Musimy dopłynąć do Ameryki. Mamy tam rozpocząć nowe życie. Mamy tyle planów. Jak to 2 godziny? Jak to 2 lata? Nikt nie zna dnia ani godziny, a to oznacza, że każda data jest możliwa. Tym bardziej, że jak czytamy w innych miejscach Biblii, ta data zaskoczy wszystkich. I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie. Musimy sobie uświadomić, że żyjemy na planecie, którą zawładnął szatan. On jest największym wrogiem ludzkości i gdyby mógł, to już dawno zniszczyłby wszystkich. Gdyby nie aniołowie Boży, którzy powstrzymują 4 wiatry ziemi, aby zostali zapieczętowani słudzy Boży, to szatan rozprawiłby się z ludzkością o wiele szybciej niż przez te przykładowe 2 lata. Łatwo się czyta o bohaterach wiary, siedząc w wygodnym fotelu, że byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Ale jakże trudno znieść choć cząstkę tego bezprawia i niesprawiedliwości, jakiej oni doznawali, gdy dotyczy to nas bezpośrednio. Niedawno w Polsce był taki przypadek, że człowieka skazano na 25 lat pozbawienia wolności za zbrodnię, której nie popełnił. Po 18 latach oczyszczono go z zarzutów i wypuszczono na wolność. Pomyśl, co czułbyś na miejscu tego człowieka przez te 18 lat, wiedząc, że jesteś karany za niewinność. Czy my, mówiąc o wielkim ucisku, jakiego jeszcze nigdy nie było, a który jest przed nami, dopuszczamy choć trochę taką myśl, że będziemy skazani niesprawiedliwie, prześladowani i przy tym wszystkim bezsilni i bezradni, tak jak ten człowiek w tym więzieniu? Bo jeśli naprawdę wierzymy, że należymy do ludu Bożego, to czy powinniśmy być zaskoczeni prześladowaniami? Co szatan zrobił z naszym Zbawicielem? Pomyślcie, jak bardzo musiał się dwoić i troić,
gdy Jezusa postawiono najpierw przed Trybunałem Żydowskim, a później przed namiestnikiem rzymskim. Oba te systemy prawne były już dość dobrze rozbudowane i miały wiele zabezpieczeń, aby nie dopuścić do skazania niewinnego człowieka. I wiecie, co się stało? Ostatecznie oba te trybunały skazały na śmierć najbardziej niewinnego człowieka na tej planecie. Widzimy, do czego zdolny jest szatan. Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą, to powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Nie bój się, bom ja z tobą. Nie lękaj się, bom ja Bogiem twoim. Będą unicestwieni i zmarnieją ci, którzy z tobą wojują. Kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. Gdyby Pan nie był z nami, gdy ludzie powstali przeciwko nam, to byliby nas pożarli żywcem. A skoro o cierpieniu mowa, to co jest lepsze? Cierpieć dla Jezusa, a potem być porwanym na obłoki? Czy też stanąć po stronie bestii, a potem cierpieć z powodu plag, które będą wylane na bezbożnych i ostatecznie być unicestwionym w jeziorze ognia razem z szatanem? Tu jest cierpienie i tu jest cierpienie, ale jakaż ogromna różnica. Jest jeszcze jedna zdumiewająca rzecz w tych prześladowaniach. To zuchwałe panoszenie się zła, z jaką łatwością i skutecznością udawało się szatanowi sprowadzać ucisk na lud Boży. Pozwólcie, że przeczytam wam zaledwie kilka zdań, które dobrze znacie z Księgi Daniela i z Księgi Objawienia. I zwróćcie uwagę na to, z jaką łatwością szatanowi przychodziły zwycięstwa. A gdy patrzyłem, wtedy ów wróg prowadził wojnę ze świętymi i przemógł ich. Prawda została powalona na ziemię, a cokolwiek czynił, to mu się udawało. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem, mówiąc: któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć? I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi. Jeśli czytamy, że to smok przekazał zwierzęciu siłę swoją i tron swój i wielką moc, to czy powinniśmy się dziwić, że cała ziemia idzie za nim w podziwie, za tym zwierzęciem? Żeby nie było żadnych wątpliwości, pozwólcie, że przeczytam jeszcze jeden fragment z drugiego listu do Tesaloniczan. A ów niegodziwiec przyjdzie, uwaga, za sprawą szatana, z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić, i dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak, iż uwierzą kłamstwu. Patrzymy z niedowierzaniem na to, co się dzieje dziś na świecie i pytamy, jak to możliwe, że takie rzeczy dzieją się i nikt rozsądny nie może tego zatrzymać ani odkłamać. Na naszych oczach w demokratycznych krajach łamane są podstawowe prawa obywatelskie, łamane są wszelkie procedury dotyczące dopuszczania leków i szczepionek. Terror, dyktatura, segregacja obywateli na lepszych i gorszych. To wszystko dzieje się na naszych oczach. Pan Jezus powiedział: wiecie, iż książęta narodów
nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. To było za czasów Pana Jezusa i tak jest również teraz. Ale czego spodziewać się po ludziach, którzy nie mają nic wspólnego z Bogiem, mają władzę i dostali się pod panowanie szatana? Nie cofną się przed niczym. Będą prześladowali swój własny naród. Zamiast bronić go przed mordercami, gwałcicielami, złodziejami, bo taki był plan Boży odnośnie władzy świeckiej, to oni gnębią właśnie tych spokojnych obywateli. Z obrońców stali się agresorami, którzy terrorem, szantażem i przemocą przymuszają do szczepionki, za którą nikt nie chce wziąć odpowiedzialności. Ale to jest ich pora i mocy ciemności. Teraz mają swoje 5 minut. Nie było sprawiedliwości na tej ziemi i do przyjścia Jezusa jej nie będzie. Jeszcze niedawno oburzaliśmy się, gdy ktoś nazwał nasz Kościół sektą. Żądaliśmy sprostowania lub odwołania tych słów. Czymże są takie słowa zniewagi w porównaniu z dekretem śmierci, który będzie wydany? Zapomnijmy o sprawiedliwości w ludzkich sądach. Tam jej nie znajdziemy. Jedyna nadzieja jest w sądzie Bożym. Aż przyszedł sędziwy i odbył się sąd i prawo zostało przyznane świętym Najwyższego. I nadszedł czas, że święci otrzymali królestwo. Bohaterowie wiary, którzy ginęli na rzymskich arenach i średniowiecznych stosach, wydawali się pokonani i przegrani. A jednak, gdy Jezus pojawi się na obłokach, okaże się, że to właśnie oni są zwycięzcami. Pan Jezus, gdy wisiał na krzyżu, też nie wyglądał na zwycięzcę. Zrobili z Nim, co chcieli, ale zapowiedział im wcześniej: odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach nieba. W naszym naśladowaniu Pana Jezusa przyszedł czas na te najtrudniejsze lekcje. Jak On się zachował, gdy bez żadnej przyczyny Go znienawidzili i bez żadnego powodu skazali Go na śmierć, chociaż bezprawia nie popełnił i nie znaleziono fałszu na Jego ustach? Jak się zachował? Znęcano się nad Nim, lecz On znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sądzi sprawiedliwie. W jednej z ballad religijnych są takie słowa: jakże On zniósł to wszystko tak, gdy plując w twarz szydzili zeń. Jakąż cierpliwość ten człowiek miał, że patrzył w twarz bez złości im. Zdać się w milczeniu na Pana. Przestać się przejmować tym, jak bardzo nas sponiewierają i upokorzą. Nic na to nie poradzimy, bo to jest ich pora i mocy ciemności. Nie obmyślać zemsty. Pomsta do mnie należy, mówi Pan. My niby o tym wiemy, ale musimy się jeszcze tego nauczyć w praktyce. I znowu pozwólcie, że poddam was testowi. Pomyślcie przez chwilę,
Jakie uczucia towarzyszą wam, gdy po raz kolejny widzicie w telewizji tych zakłamanych ludzi, którzy kłamią jak z nut, bezprawnie odbierają nam wolność i grożą kolejnymi sankcjami? Nie wiem jak wy, ale we mnie się wszystko burzy. A wiecie, co nam radzi Bóg na taką okoliczność? Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Panie, ja tak nie potrafię, to jest za trudne. Być może Pan Bóg odpowiedziałby nam: wiem, że to jest trudne, ale pozwól, że ci pomogę. Przysuń się trochę bliżej do mnie, a będzie ci łatwiej. Dasz radę. Szczepan potrafił się modlić za tych, którzy go kamienowali, bo był pełen Ducha Świętego. Jeśli ty pozwolisz się napełnić Duchem Świętym, będziesz potrafił przemawiać tak jak Szczepan i będziesz znosił wszystko tak jak on i będziesz nawet potrafił modlić się za swoich prześladowców. Widzicie, kochani, jak trudnej lekcji musimy się jeszcze nauczyć. Czas adwentyzmu w wygodnych fotelach już się skończył. Już wkrótce przyjdzie nam zdać praktyczny egzamin z teorii adwentowej, której tak długo się uczyliśmy. To, co się dzieje w tej chwili na świecie, to nie są jeszcze prześladowania na tle religijnym. Ci, którzy naprawdę rządzą światem, przeprowadzają na razie próbę generalną, na ile mogą sobie pozwolić. W tej chwili cała ludzkość bierze udział w ogólnoświatowym teście na inteligencję. I niestety ogromna większość ludzi tego testu nie zdała. Nie zauważyli, że nie o żadną chorobę tu chodzi, lecz o zastraszenie, steroryzowanie i zniewolenie ludzi. Szatan przypuścił atak na całą ludzkość na taką skalę, jakiej jeszcze nigdy nie było. Ten atak zakończy się prawem niedzielnym i potem dekretem śmierci dla ludu Bożego. Jeśli wydarzenia z ostatniego półtora roku nie robią na nas wrażenia, to ja naprawdę nie wiem, na co my czekamy. Czego jeszcze oczekujemy? Trzeba skończyć z mówieniem, że na zegarze świata jest za 5:12, bo jest znacznie później. Co zrobić w tej sytuacji? Myślę, że nie nasza to rzecz znać dokładny scenariusz ostatnich wydarzeń. Kim się szatan posłuży, gdzie, w jaki sposób, co będzie najpierw, a co potem. Te spekulacje nam w niczym nie pomogą i do niczego nam nie są potrzebne. W tych ostatnich dniach, które nam pozostały, ważne są nasze codzienne, zwykłe wybory. Obejrzeć serial czy iść na spotkanie modlitewne. Spędzić kolejny raz 2 godziny na Facebooku lub YouTubie, przesuwając palcem kolejne gigabajty bzdur. Czy sięgnąć po Biblię lub książkę typu Wydarzenia czasów końca. Albo Wielki Bój i jego ostatnie rozdziały. Nawiązując do przypowieści o 10 pannach, która w szczególny sposób dotyczy nas, adwentystów, chcę powiedzieć, że to nasze ostatnie chwile, aby gromadzić olej. Myślę, że wszyscy pamiętamy, co symbolizuje olej. Ducha Świętego. Za chwilę rozlegnie się krzyk, oblubieniec nadchodzi. Wtedy będzie za późno, aby nadrabiać zaległości.
Oblubieniec weźmie za sobą tych, którzy będą gotowi i zamknie za sobą drzwi. Tak kiedyś zamknęły się drzwi do arki i to był moment, kiedy zakończył się czas łaski. Nie można już było wejść do arki, nawet gdyby ktoś bardzo chciał. Tak samo ci, którzy będą chcieli wejść do domu weselnego po zamknięciu drzwi, usłyszą głos oblubieńca: nie znam was. Te straszne słowa usłyszą ludzie, którzy byli adwentystami, czyli oczekującymi na powtórne przyjście Pana. Ci ludzie nie tylko wierzyli, że Pan Jezus przyjdzie, ale nawet innym o tym mówili. Nawet czynili pewne przygotowania w tym kierunku. Niestety w pewnym momencie stwierdzili: Pan nasz zwleka z przyjściem. Mamy jeszcze czas. Możemy się zająć swoimi sprawami. Czy umiecie sobie wyobrazić rozpacz tych ludzi, gdy będą stać przed zamkniętymi drzwiami i krzyczeć w rozpaczy: przecież to wszystko wiedziałem. Dlaczego to zlekceważyłem? Dlaczego byłem taki głupi? Czy wielu takich będzie? Nie wiem. To jest tylko przypowieść i ja wiem, że nie należy wszystkich szczegółów przypowieści rozumieć dosłownie. Ale mimo to wciąż mi chodzi po głowie myśl: dlaczego Pan Jezus nie powiedział, że tylko jedna z 10 oczekujących panien okazała się nieprzygotowana? Że to tylko taki wyjątek? Dlaczego aż 5 panien było głupich? Dlaczego aż połowa? Może to jednak coś znaczy? Podsumowując, szatan wściekł się, bo wie, że czasu ma niewiele. Poniewiera całą ludzkością, ale już wkrótce skieruje gniew całej ludzkości na Bożą resztkę, która strzeże przykazań Bożych i wiary Jezusa. Oskarży ją o wywołanie ogólnoświatowego chaosu i kryzysu. To jest jego pora i mocy ciemności. To jest jego 5 minut, ale to się skończy. Tak się skończy, jak kiedyś, gdy Pan Jezus był z uczniami na morzu w środku rozszalałej burzy. Łódź zaczęła tonąć, śmierć zaglądała im w oczy, wydawało się, że to już koniec. I wtedy powstał Jezus i jednym słowem sprawił, że w jednej chwili nastała wielka cisza. Ten sam Jezus w najciemniejszej godzinie tego świata pojawi się na obłokach i umilknie przed Nim cała ziemia. Wszystkie kłamliwe usta zamilkną i jedynie Pan będzie wywyższony w owym dniu. Tak będzie na pewno. On nie zawiedzie. O Niego się nie martwmy. Ale co będzie z nami? Wszystko zależy od tego, co zrobimy teraz. Czy pod wpływem tego, co się dzieje na całym świecie, zerwiemy się na równe nogi i zaczniemy za wszelką cenę gromadzić olej do lampy, aby go nie zabrakło, gdy nastanie ciemność. Czy też powiemy: nie panikujcie. Po czym obrócimy się na drugi bok i będziemy spać dalej błogim adwentowym snem. Na koniec wypada się pomodlić, więc zrobię to najkrócej, jak potrafię. Panie Boże, błagam Cię, obudź nas.
potrząśnij nami, póki nie jest za późno. Amen.